odkryłem kolejną propagandę Hollywood, upchniętą w bardzo, bardzo normalnej komedii, by wpychać nam ukryte znaczenia. Tym razem freudowska psychoanaliza, która mówi zbuntuj się przeciwko zasadom społecznym, ukryta w filmie Berek o przyjaciołach, którzy ganiają się i dotykają przez jeden miesiąc. Never been tagged. Just saying. So who's it? You can't touch this. Syria, Jerry. You can't touch this. Berek, czyli Tek, na powierzchni opowiada o grupce przyjaciół, którzy od ponad 20 lat co maj spotykają się, ale właśnie nie tyle spotykają się, co maj jest zarezerwowany, by wtedy grać w Berka. Szukają się nawzajem, odnajdują, klikają, dotykają się tylko po to, by móc powiedzieć ty gonisz i dalej uciekać i tak dalej, i tak dalej. Jest to gra, która ich łączy, która ich zbliża, która sprawia, że ich przyjaźń przetrwała te wszystkie lata i pewnego lata chcą wreszcie sprawić, by Berkiem został jeden z ich kumpli, grany przez Jeremy'ego Remera, który nigdy w całej historii gry nie został dotknięty, a okazją jest jego ślub. Seems like the game has really kept you guys connected. To jest tylko jednak powierzchowna fabuła komedii, gdzie gra Ed Helms między innymi czy John Hamm, która ma sprawić, że będziemy się śmiać, będziemy się bawić, że zapomnimy na półtorej godziny o naszych trudach życia. Ale pod płaszczykiem tej taniej komedii z żartami niewybrednymi, połączonymi z kopnięciami w jaja, ganianiem się, przeklinaniem, marihuaną, narkotykami i bardzo głupimi symbolami dorosłych facetów, którzy uganiają się za tą samą dziewczyną albo zachowują się jak nastolatki, jest pod tym wszystkim drugie dno, które liczy na to, że wy go nie zobaczycie. By odkryć to drugie dno, musimy sięgnąć do Freuda. Musimy sięgnąć, poczytać sobie troszeczkę i odkryć to, co mamy w tym filmie i co próbuje nas oszukać, to ukryte znaczenie. To ukryte znaczenie to jest takie, że Berek, ganianie się, które to chłopacy tak robią, którzy mówią, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, która uratowała ich przyjaźń, która sprawiła, że dorośli faceci, bogaci, biedni, narkomani, biali, czarni, w małżeństwie samotni, nieważne, że oni utrzymają ze sobą więź, opiera się właśnie na tej grze. I ta gra, to ganianie się, to dziecięce dotykanie się i uciekanie reprezentuje zgodnie z Freudem id. To jest nasze id, czyli odrzucenie zasad społecznych, zasad rodzinnych, zasad dorosłego życia. To jest powrót do tych wewnętrznych potrzeb, które są podświadome nam. Te wewnętrzne potrzeby łamania zasad, a właściwie nieposiadania zasad. I tutaj film nam mówi, nie posiadaj zasad i dzięki temu odkryjesz swoje prawdziwe ja, odkryjesz swoich prawdziwych przyjaciół, ponad podziałami, ponieważ wreszcie przestaniesz te podziały widzieć. Zauważcie, że w tym filmie mamy nieudacznika, który jest rozwodnikiem, mieszka z ojcem, pali marihuanę nałogowo. Z drugiej strony mamy dobrego małżonka, który jest czarny, który jest troszeczkę ma jakiś paranoję, ale jest bardzo normalnym mężem. Mamy bardzo bogatego, samotnego Johna Hamma. Mamy właśnie hajtającego się faceta, którym jest Jeremy Remy i mamy kolejną jeszcze hajtniętą osobę, która jest troszeczkę, nazwijmy to, z lepszej klasy średniej, więc niezależnie od statusu ekonomicznego, rasowego, czy też rodzinnego, dzięki temu, że odetniesz się od superego, od zasad społecznych, będziesz w stanie utrzymać przyjaźń, będziesz w stanie nawiązać prawdziwą więź międzyludzką. This game has given us a reason to be in each other's lives. I think your dad would have really wanted you to be. To, wydawać by się mogło, jest znakomitą przecież radą, znaczy odrzućmy wszelkie ograniczenia, które nam narzucają na siłę ramy społeczne i dzięki temu odkryjemy prawdziwą więź, przyjaźń, miłość i tak dalej. Gdy będziemy tylko naszymi pożądaniami, naszymi instynktami się kierować, bo to są instynkty. Dotknij, uciekaj. Jak ktoś cię goni, uciekaj. Jak ktoś cię dotknął, goń go i złap go za wszelką cenę. W tym filmie widzimy, że tutaj za wszelką cenę naprawdę można kogoś tam wypchnąć przez okno, wyskoczyć przez okno, spaść dwa piętra, oszukać,
przeraźliwy. Więc z jednej strony mamy to, ale ten film pokazuje jeszcze dodatkowo taką subwersję, bo gdy myślimy sobie już, ale fajnie, czyli uniknęliśmy społeczeństwa, czyli dzięki temu, że wyrwiemy się z tych naszych okowów społecznych, z tego, że od 8 do 16 pracujemy w firmie, że jestem bardzo dobrym mężem, matką, żoną albo córką, że jestem na studiach, siedzę i notuję i jak się z tego wyrwę, to będę mógł wreszcie wolny, ten film ci mówi fuck you, wcale nie. Wcale nie, bo ten film pokazuje, że ci przyjaciele, znaczy, którzy myślą sobie, że są it, że oni są wolni od społecznych zasad, oni mają ze sobą ogromną księgę, spisaną księgę przez 20 lat, zasad. Zasad, które oni jako mała grupa społeczna sami stworzyli. Zasad rygorystycznych, zasad homofobicznych, czy też w tym akurat, czy też seksistowskich, gdzie na przykład jest zakaz dopuszczania kobiet do gry. Czyli oni nagle film, który myślisz sobie, ale fajny film, on mi daje radę, on mi daje lekcję, on ci mówi, pierdol się, on ci mówi, jak tylko myślisz, że wyrwałeś się z oków społecznych i jesteś już wolny, bzdura. To tak jakbyś był Neo, który się obudził z Matrixa, tak się przebudził i okazało się, że jest w drugim Matrixie i tak ha, ha, jesteśmy od ciebie mądrzejsi. I to ci pokazuje ten film, że nie wyrwiesz się nigdy z oków społecznych, zawsze będziesz więźniem zasad, bo czy będziesz po prostu pracownikiem, czy czymkolwiek, jakkolwiek jest twoje życie, czy myślisz, że stworzysz ze swoimi znajomymi swoje własne zasady, no to te zasady zostaną narzucone i one będą nowym superego, które ci powie, kiedy możesz ganiać, jak możesz ganiać, jak możesz dotykać, jak możesz robić berka, a jak nie, wielka, gruba książka, książka zasad, która sprawia, że ci dorośli mężczyźni, nawet ten miesiąc, kiedy wydawać by się mogło, że mogą robić wszystko, nie mogą robić ogromu rzeczy. Nie mogą się na przykład kopnąć dokładnie w dupę. Taka jest jedna z zasad, czyli nie możesz się kopnąć w sam środek dupy. Widzicie, więc tutaj ten film, który z jednej strony wydaje się, będę mówił o wyzwoleniu, patrzcie, na samym powierzchni jesteśmy bardzo głupią komedią, patrzymy niżej, ukryte znaczenie, to jest wyzwolenie społeczne, rewolucyjne, odrzuć zasady i okowy społeczne, ale ten pod tym ukrytym znaczeniem jest jeszcze takie wielkie fuck you. Nawet gdy będzie ci się wydawało, że odrzuciłeś zasady społeczne, one cię dopadną, one cię ograniczą i będziesz musiał być robotem, czy też niewolnikiem nowych zasad, które sam sobie narzucisz, nowych okowów, które i nowych kajdan, które sam sobie narzucisz, byleby czuć się bezpieczniej w ramach tego swojego małego społeczeństwa. Jakby to ładnie powiedział Erich Fromm, to jest ucieczka od wolności. Gdy tylko it wygra chociaż na chwilę i będziesz myślał, że już jestem wolny ponad podziałami, nagle jeb, sam sobie narzucisz ograniczenia, bo będzie ci tak źle, gdy będzie to samowolka i pełna anarchia. Takie jest to właśnie ukryte znaczenie głupiej komedii tak naprawdę, tak, berek, która myślicie sobie, że oglądacie sobie i że nic tutaj nie ma wpływu, a jednak ona subwertywnie, ona podświadomie, podprogowo was uderza, wykorzystując do tego Freuda, zresztą Fromma też i właściwie wszystkich naszych wspaniałych psychologów, psychoterapeutów. Dajcie mi znać, co wy sądzicie o tych ukrytych znaczeniach, które mają nam ryć banie i psuć nas, albo docinać nas do społecznych ról, byśmy nie byli buntownikami, bo nawet jak się zbuntujemy, to jesteśmy niestety niewolnikami, tylko że innych zasad. Czy tak faktycznie tak jest? Czy jestem mądrzejszy od twórców filmów? Czy może jest jakiś inny film, który waszym zdaniem powinienem przeanalizować i odkryć jego ukryte znaczenie? Dajcie mi znać w komentarzach. Nie zapomnijcie subskrybować kanału, zostawić łapkę w górę, kliknąć na ten dzwoneczek z powiadomieniami. To jest w cholerę ważne dla mnie, żebym mógł rosnąć siłę, żebym widział, że jest dla kogo nagrywać te filmiki, że podobają się wam one. Dziękuję wam za wsparcie, za każdą subskrypcję, każdy komentarz i widzimy się następnym razem na Brodach z Kosmosu, gdzie będziemy odkrywać ukryte znaczenie filmów.